Cześć, witam na moim kanale i zapraszam na kolejne spotkanie z symulatorem amerykańskiej ciężarówki, czyli grą American Truck Simulator. Dzisiaj ponownie pojeździmy sobie trochę po terenach Kanady w wykonaniu promotsów i zobaczymy, ile nam się uda z tej Kanady pozwiedzać. Ja już mam załadowany ładunek. Poprzednią trasę dowiozłem tutaj do Hope, do Edis. No i też z tego miejsca się załadowałem, czyli jestem w tym momencie w Edis, w Hope. Będziemy jechać do... Będziemy jechać do Kelowny. Tylko z tym, że podjedziemy sobie najpierw tutaj jeszcze do, w tym Hope, do punktu widokowego, żeby zobaczyć sobie, jak to Hope wygląda. Potem może sobie jakoś tak naokoło objedziemy i żeby odkryć drogi. No i będziemy jechać. Tutaj mamy jakąś taką pokręconą drogę. Tylko właśnie zastanawia mnie ten znacznik. Tak się patrzyłem tutaj przed chwilą i się zastanawiałem, co to jest. Wiecie co, mi to... Na pierwszy rzut oka przypomina próbę hamulca. Ale czy tak jest, to nie wiem. Tutaj też mamy tę ikonkę i tutaj też mamy tą ikonkę, więc być może się dowiemy. I jedziemy do Kelowny. Nie będę tu nic więcej kombinował z trasą, można by tu jechać dołem. Ale dół sobie też ogarniemy spokojnie, dołoponujemy sobie całą Kanadę. Na spokojnie, po kolei, nigdzie nam się nie spieszy. Teraz pojedziemy sobie tu, potem myślę, że gdzieś tam. I tak sobie tu objedziemy dzisiaj te rejony Kanady. Przynajmniej taki jest plan zaplanowany w planie na to dzisiejsze spotkanie. Ciężarówka niezmiennie Freightliner Cascadia z naczepą w malowaniu Promoc Kanada, chłodnia. Malowanie dostępne na Steam Workshop. Dobrze, to skoro mamy już wszystko w zasadzie, tak mi się wydaje, wyjaśnione, to ruszamy, bo nie ma na co czekać. Szkoda czasu na jakieś ględzenie. Więc będziemy sobie tu wyjeżdżać. Tutaj przypominam, w Kanadzie mamy ograniczenia w kilometrach na godzinę, a nie milach. O, jedź tym kurna czymś. Bo ja się tu muszę wysunąć. Nie idzie tu jakiś obciąg? Nie, dobra, to ja jadę. Sobie przybliżę trochę. Może za wcześnie ten kierunek, teraz. Ty chociaż. Nie wiem, czy jak tam się jedzie. Żeż kurna musiał tak podjeżdżać. A tu jest ten punkt widokowy. Dobra, to dobrze zajechałem. Tu mamy od razu parking, ale my na razie parkować tu nie chcemy.
Zatrzymujemy się, zaciągamy ręcznym, gasimy silnik i oglądamy. Ależ piękne widoczki. Jakby tam jeszcze tą linią kolejową jechał jakiś pociąg w tym momencie, to już by była normalnie... O, tutaj się tak nieładnie doczytywało. Ale widocznie to był trochę inny rejon mapy. Tu mamy też tanksztele, więc może byśmy się zatankowali. My tam nie mamy dużo paliwa. Tu mamy jakieś jezioro, tam jakiś most, góry, kuźwa. Pięknie to wygląda. Tylko dwa ujęcia? To się nie opłacało tu przyjeżdżać. Nie no, żartuję. Widoki fajne. Ale dobra. Czyli ten punkt widokowy mamy... z bańki. Więc ruszamy. Nie widzę nic. Na bańce nie jedzie, git. Ci tu też tak parkują, kurna. A ten jak mi tu odważnie wyjechał. Co to się świeci? A nie, dobra. Turn left. I jedziemy za nim. Chciałem mu drogi zajeżdżać. Zresztą ja też nie wiem, czy my tam potem skręcamy w lewo. Tak. To nawet dobrze się składa, że jestem na tym pasie. Jakim kuźwa mać czerwonym? Znowu się zaczyna. Widzieliście, było zielone, jesteście świadkami, kuźwa macie. Ja mam jakiegoś pecha w tej Kanadzie do tej sygnalizacji świetlnej, znaczy do mandatów. Oni mnie tu karają za czerwone, jak ja jadę na zielonym. Jak się wkurzę, to wyłączę te mandaty i się skończy z nimi dzień dziecka. Tu też mamy stację, też mogliśmy zatankować, ale dobra, zatankujemy się już gdzieś na trasie. Pytanie, czy tam jest gdzieś stacja? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie... Ja pierdyle, nie ma nigdzie stacji. Tam bym musiał zjechać. Ty, nie ma nigdzie stacji. Ale ty, dobra, my mamy na 700 km, to na luzie, to na luzie. Zaś 50, to po cholerę w ogóle to podniesienie do 60 było. I stuwa. Czyli 105. A 105 to jest chyba tak w okolicach 65 mil na godzinę, z tego co mi się wydaje. Ale wiadomo, zanim się rozpędzimy do takiej prędkości, też trochę czasu upłynie. Dobra, na szczęście ten pas się nie kończy. O, w takiej pozycji chcę mieć piesa. I jedziemy. Jeżeli chodzi o nowości, jakie ze SDS Software, w zasadzie na ten moment nie ma nic takiego. Pojawił się tylko drugi post odnośnie przebudowy Kalifornii. No ale z tego postu w zasadzie wiele więcej się nie dowiedzieliśmy niż z poprzedniego. No bo przecież to, że Kalifornię przebudowują. Wiemy już od jakiegoś czasu.
wiemy też, na czym ta przebudowa będzie polegać, więc Ameryki nie odkryli tym postem, ale pojawiły się tam jakieś kolejne zrzuty ekranu z przebudowy. Ja tam się, wiecie, tym zrzutom ekranu jakoś specjalnie nie przyglądam. Więc nie będę się może tutaj do nich aż tak bardzo odnosił. Natomiast jeżeli ktoś chce, jeżeli jest chętny, to może je sobie zobaczyć właśnie na blogu Studia SCL Software. Tam odsyłam. Bo ja tutaj jakoś specjalnie tego komentować nie będę. Może by tutaj zrobić jakiegoś zrzuta. O, w sumie ciekawe, ciekawa droga. A może trochę dalej. Stop. Dobra, tak z poziomu mrówki. Tu zrobimy takie zbliżenie, cyk. Cholera, nieładnie to wygląda. Ja pierdyle, musiałbym włączyć ten, ale teraz jak ja tam wyjdę i włączę to, to wiecie, co się stanie. Czy nie wiecie? No, ucieknie mi ciężarówka. I już nie będę miał tego kadru, który chciałem. Prrr, szalony, matko, jak ona mi tu się rozpędza. Aż normalnie musiałem zjechać na tempomacie, żeby mi po prostu retarder i silnik same hamowały. Flashing, dobra, dobra. Aha, winter, dobra, to nas nie dotyczy. ¿120? Ale nie, nie będziemy tutaj może aż takiej burżuazji, aż takich prędkości rozwijać. Ja myślę, że 105 km na godzinę to jest wystarczająca prędkość i załóżmy, że na taką prędkość mam tutaj po prostu blokadę. Nie mogę jechać szybciej, choćbym chciał. Z tego co wiem, to takich blokad właśnie na jakieś tam określone prędkości, na przykład 105 km na godzinę, wymagają niektóre stany. No i w momencie, kiedy nie ma takowej blokady prędkości, no to po prostu do takiego stanu wjechać nie można. Ewentualnie jeżeli jest blokada, no ale na prędkość wyższą niż oni wymagają. Keep right. Dobra, dobra, dobra. No, tutaj zaś jedziemy stromo pod górę, wspinamy się, ale nasz Freightliner Cascadia daje radę. Widzę, że zbliżamy się powoli, bo powoli do tego przed nami, no ale jednak. Ja go może, jeżeli będzie taka możliwość, spróbuję wyprzedzić. Wiadomo, nie na siłę, no ale widzę, że się do niego zbliżam, to już nie będę hamował. I za tą osobówką ja bym sobie wjechał. O właśnie. O kurna, jedzie osobówka. Ale mam nadzieję, że bardzo mnie tam nie powyzywa. Kurde, ty, zaraz na wstecznym będziemy jechać. A tempomat jest na 105. Ale skoro ich wyprzedzam, to nie będę się wlógł za nimi. Jeszcze muszę się trochę od niego odsunąć. Dobra, myślę, że starczy. Już się powoli rozpędzamy.
No bo już jest prosta. Tam zaraz będzie z górki. No ale tu pod tą górę, kurna, było ciekawie. Kurde, super jest to ukształtowanie terenu tutaj. Ale patrzcie, patrzcie na te góry. A czekajcie, my nie jesteśmy w górach skalistych przypadkiem? Tak coś mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to są góry skaliste. Będę musiał to obadać. Kurna, pas mi się kończy. W ostatniej chwili zauważyłem. Ale nie, serio, będę musiał badać, czy to są góry skaliste. Wow. Dobra. Brałem łyka kawy. Przez to tak trochę wypadłem z drogi. No a tak poza tym postem o przebudowie Kalifornii, drugim postem o przebudowie Kalifornii, na blogu się niewiele dzieje. Na blogu się niewiele dzieje, więc nie mam za bardzo co komentować. Ty, on w ogóle nie chce mi hamować. O, teraz. Dobra, teraz już na pewno przyhamuję. No i git. Pytanie, jakie my tam mamy światło, bo nie widzę. Zielone. To jedź. Jeszcze było zielone. Znaczy, no dobra, żółte. To 5, cyk, cyk, cyk. Tempomacik i jedziemy. Ale widać tutaj rękę promoców. Mówcie co chcecie, widać tu rękę promoców. Chociaż powiem wam, że te tereny tutaj wykonane przez promoc, czy też tereny wykonane przez SCS, nie odbiegają zbytnią jakością od terenów wykonanych tutaj przez promoca. Moim zdaniem. Może dlatego między innymi promoc nie wziął się za przebudowę mapy SCS-u, tak jak jest to w ETS-2, nie? Że mapa SCS-u jest w zasadzie nadpisana przez mapę promoca. Natomiast tutaj nie mamy takiego czegoś, takiego zjawiska. Tutaj po prostu promoc dodaje inne zupełnie tereny niż SCS. No i SCS raczej nigdy nie doda nam Kanady, bo im przy samych Stanach Zjednoczonych zajdzie bardzo długo. No a poza... Chociaż w sumie nie stałoby im nic na przeszkodzie, żeby dodali Kanadę. Ze względu na to, że nazywa się to American Truck Simulator, symulator amerykańskiej ciężarówki, czyli tak na dobrą sprawę mogliby dodać zarówno Kanadę, jak i Meksyk. Nie Nowy Meksyk, nie Stan, tylko Meksyk. Takie państwo. W zasadzie nie stałoby im nic na przeszkodzie, no ale najpierw na pewno najpierw zrobią w całości Stany Zjednoczone, a z tym, no jak mówię, zejdzie im trochę, no bo zakładając, że wydają po 2 stany rocznie, nawet jakby wydawali po 3, no tych stanów trochę jest. Tych stanów trochę jest, więc no zejdzie się im. Może nie do mojej emerytury, ale trochę czasu im z tym zejdzie. Z drugiej strony może to wcale nie jest takie złe, no bo przynajmniej mają co robić, mają jak rozwijać swój symulator, nie? Więc może z drugiej strony wcale nie jest to takie złe. Tak sobie myślę. Ja tam w sumie jakoś specjalnie nigdy na ten system nie narzekałem. On nie jest jakoś, nie jest to głupi system.
No bo umówmy się, jakbyśmy mieli jednorazowo wydać na American Truck Simulator, który miałby całe Stany Zjednoczone. No to jakbyśmy mieli jednorazowo wydać. Proszę zatrzymać się z przodu, aby przeprowadzić kontrolę hamulca. Ha! Jednak! No jednak. Ciekawe, na jakiej zasadzie to działa. Pewnie działa to na podobnej zasadzie jak kontrola wagi. Dobra, to ja sam zrobię sobie ten test hamulca. Tylko czemu? Dobra. Dobra, hamulce sprawne, ciśnienie się pompuje, więc możemy jechać. No, powiem tak, te próby hamulca są w Stanach może nie jakoś super popularne, ale zdarzają się takie miejsca, gdzie je trzeba wykonać. Powiem wam tak, aż mnie kusi, żeby normalnie wyjechać na tą rampę. Normalnie aż mnie kusi. Ale nie mam takiej potrzeby. A wyjeżdżać tam i potem tu scofywać, mi się nie chce. Może kiedyś indziej. Ale powiem tak. Tutaj, na terenach Kanady, idzie się wyżyć. Ale wracając do tych kontroli hamulców, fajnie, że kurczę, tutaj dali nam taki smaczek. Co prawda, no, jest to zrobione tak, wiecie, no, na zasadzie takiego przerywnika i w zasadzie punktu widokowego. Ale fajnie, że jest to w ogóle w takiej formie. No, mi się podoba. Nie wiem jak wam. Nie wiem co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że się dowiem, ale mi się to podoba. Ja zawsze wiedziałem, że promocji to pomysłowe chłopaki. I panie, bo nie wiem czy tam w teamie są jakieś panie. Żeby nie było. Uuu, panie, kurna, ty tą cysterką mógłbyś trochę depnąć gazu. Bo doprowadzisz do katastrofy w ruchu lądowym. No pewnie, tak. Pewnie, zatrzymujcie się na pasie rozbiegowym, no. To jest generalnie zajebisty pomysł. No chyba ich jebło, że będą tam stać. Jak widły w gnoju. Puszcza mnie, więc jadę. Ty! Ty, gościu, nie wiesz, że najpierw się z prawego wyjeżdża, a potem z lewego? No. Ja pieprzę, co za normalnie chłop. No już w zasadzie jesteśmy, kurna, u celu. 100... Boże, 100... 30 km mamy do celu. No. Jezus, jak mi się podoba to wyprofilowanie drogi, w ogóle tych zakrętów i tak dalej. No, świetna sprawa. Ale SCS też już od jakiegoś czasu profiluje te zakręty. Dzięki czemu, no, nie wypadamy z każdego zakrętu.
tylko jest to w fajny sposób wyprofilowane. W sumie dziwi mnie, że od początku tutaj SCS nie stosował takiego profilowania tych zakrętów, ze względu na to, że nawet taka gra jak Ring and Roll miała te zakręty profilowane. A przecież Ring and Roll był grą wcześniej, chyba 2009 rok. Z tego co pamiętam, mam tu zresztą nawet Ring and Rolla na półce. I tak się zastanawiam, już od jakiegoś czasu w sumie, gdzieś od roku, nawet dwóch, czy by Ring and Rolla, z Ring and Rolla nie zrobić serii na kanale. Możecie dać znać, co o tym myślicie, ale nie wiem, bo z drugiej strony inne gry też są. No ale Ring and Roll to jest taki symulator jazdy ciężarówką, tylko tam jest jeszcze taka ala fabuła, powiedzmy, więc w sumie zrobilibyśmy tą fabułę w Ring and Rollu i na tym by się skończyła nasza rozgrywka i rozrywka w tej grze. Stay left. Więc to nie byłaby jakaś tam seria bez końca. Odkryłem punkt widokowy. Gdzie on jest? On jest tam. Dobra, to najpierw pojedziemy się rozładować. Turn left. Ewentualnie załadować i dopiero pojedziemy na ten cholerny punkt widokowy. Patrzcie, zatrzymał się wcześniej, żebym ja się tu mógł złożyć. Nie no. Coś niesamowitego. Chociaż jeden pomyślał. Powoli się toczymy. O, zielony. No i super, bo bez zatrzymania jedziemy przynajmniej. Ty. Co za szaleńcy. Czemu oni jadą jak... Ty, oni jacyś pojebani. Czemu oni jadą jak mają czerwone? Są samobójcy. Czekaj, moment, bo ja muszę zobaczyć, gdzie i jak ja mam się tu rozładować. Aha, tu mam wjechać i tam cofnąć, okej. Dobra, trochę ich tam przytrzymałem, sorry. W kolorowe jęzory, ale musiałem się rozeznać w sytuacji. Tu nam szybko pójdzie. Chyba. Dobra. Cyk. Cyk. Rozładujcie mi to. Jedziemy. Jedziemy na ten punkt widokowy. Tam się prześpimy. I wyruszymy rano. Bo teraz to już nie ma sensu jechać, no bo byśmy jechali w nocy. W nocy też wiadomo, fajnie to wszystko wygląda, ale no jednak w dzień więcej zobaczymy. Chociaż tak naprawdę najlepiej by było, wiecie, zobaczyć te tereny w dzień, a potem zobaczyć te tereny po raz drugi w nocy, no bo to są dwie różne perspektywy i zupełnie to inaczej wygląda w dzień, zupełnie inaczej w nocy. Tutaj, tak? Dobra. O, i tu mamy stację. Turn left. Jedź. Już go puszczę. Jak już jest kurna na środku prawie, to go puszczę. Niech se jedzie. Turn right. Dziwne, że tu mi jeszcze nie piszczy, że jest niskie ciśnienie w hamulcach. Czy też po prostu powietrza.
sprężonego, no ale skoro nie pyszczy. Dobra, i gdzie jest ten punkt widokowy? O, fuck, gościu, co ty tu w kółko jeździsz? Porąbało cię? No pewnie. Bo on se tu w kółko jeździ. A, bo tam jest punkt widokowy, a tu jest spanie. Dobra, to jedziemy najpierw na punkt widokowy. Patrz, on w kółko jeździ. No jakiś... Krejzol totalny. I oglądamy. Klona. Ja tym mostem chyba nie jechałem. Tu są jakieś w ogóle tablice. Jakieś William R. coś tam, coś tam. Jakieś tablice pamiątkowe, czy coś. Tu jest jakieś jezioro, rzeka. Czort wie. Zrobiłem skryno. I co, to tyle? Jak na promosta, to słabo rozbudowane są tutaj te miasta. No. No fajnie, że ja sobie mogę tu się zatrzymać, wykręcić pauzę, tylko ja nie jestem w miejscu parkingowym. Przydałoby się chyba wjechać w jakieś miejsce parkingowe. Kurna, deszcz zaczął padać. No nie, znowu bym się z nim zderzył. Ty, ten tu jeszcze z gabarytem. No nie mógł podjechać bliżej? Malutki. Dobra. Zamknij to okno, bo zaraz tu całą kabinę mi zaleje. I idziemy spać. Zobaczymy, jakie będziemy mieć ładunki. No, piąta rano, deszcz już sobie poszedł. A my patrzymy, jaki mamy ładunek z tej klony. Tylko z tym, że tutaj coś krótkiego. O, mamy tam do góry. No to nawet mi to pasi. Biorę to w ciemno. Ty, ja całą noc tutaj na światłach stałem. O, wpytę. Ty, gdzie tu jest? A, tam jest wyjazd. Dobra. Dobra, dobra. Dobra. O, i od razu na stację. Skoro już tu jestem, żal by było nie skorzystać. Bardziej, że widzę, że tutaj w Kanadzie ciężko ze stacjami gdzieś na trasie. Tu na uboczach tak, ale tam na trasie to... Znaczy na uboczach. Nie na uboczach, tylko w miastach.
Dobra, 200 galonów wystarczy chyba. Zrobimy im pobudkę, 6:01. Jak re left? Dobra, sorry gościu, ale ja sobie wyjadę. Turn left. O, dobra, żebym tamten sygnalizator widział. I czekamy na rozwój sytuacji. Czyli na zmianę światła po prostu. Ula, la, la, la. Czy my się tu złożymy? Chyba złożymy, co? Stay left. Turn left. Turn left. It was a nice ride. No, oj tam, stopek se poszedł na spacer. Ale ten stop i tak tam wszystkich tylko denerwował. Mrożonki 39 tysięcy funtów do Edis. Nie, no za jakie grzechy, co ja komu zrobiłem? Oni się na mnie uwzięli z tym Edisem. Ja mam nadzieję, że to jest ten Edis co wcześniej, a nie kurna ten, o którym myślę. Tu jest wyjazd. Dobrze, dobrze nawet, że tak podjechałem, bo przynajmniej wiem, że tu jest wyjazd, a nie muszę na obkoło jechać. Dobra, bo teraz pod inną rampę tym razem. Znaczy rampę. Bramę bardziej, nie rampę. Kręć, kręć, kurna, tą fajerą. Za mocno chyba. Się złamałem powoli. Pomalutku, bez pośpiechu. Wszystko zrobię sam. No i pyta, musimy zrobić poprawkę. Pięknie. Pięknie i zamykamy okno, gasimy silnik i ładujemy się. Dobra. Ładujcie to. 7:00 prawie. Znaczy no, jeszcze nie 00, ale będzie niebawem. Ale my sobie pojedziemy tędyk. Tam. O właśnie. Może tu nawet sobie przez to miasto jakoś tak bardziej przejedziemy. Why not? Ja myślę, że można się tu tak przejechać. Tutaj tak będziemy jechać przez to miasto, więc gitara siema. No i jedziemy do Kamloops, czy jakoś kurna tak, do tego Edisa nieszczęsnego. Tam nawet tak naokoło też pojedziemy. 250 km. No to co, no to jedziemy, no kurna, jak jedziemy, to jedziemy. Ja tutaj teraz same kruciaki robię w zasadzie, bo zarówno w ETS-ie, jak i ATS-ie robię krótkie trasy. Dobra, wyjadę tędy. Robię krótkie trasy, no bo tam ze względu na ten, żeby odkryć więcej miast w Iberii. No i w ramach tego eventu też przy okazji. Ale się tu pieprznęli, widzieliście? No i pozamiatane, dosłownie. Jak mi tu coś będzie skręcać w prawo, to chyba rozwalę. Jedź tą zamiatarą. No, kuźwa, nareszcie. Ty, gdzie on w końcu pojechał? On miał kierunkowskaz w lewo.
Ty, gdzie on jest? Co, on se wziął i znikł? No se wziął i se znikł. Turn left. Dobra, jedziemy, bo zrobiliśmy tu niezły bałagan. W sumie nie z naszej winy, ale jednak. Go straight. Kurna. Ten mi tu jeszcze będzie strajkował. No normalnie zaraz mnie chyba szlak trafi. Dobra, czekamy na zielone, na możliwość przejazdu. No nie czekaliśmy jakoś super długo. Tutaj chyba ta modyfikacja, tak mi się coś wydaje, modyfikacja na zmianę sekwencji świateł chyba nie działa. Ale nie wiem, pewności nie mam. Jakie 105, kurno, tu jest 70. Chociaż może zaraz będzie tu pozwolenie na wyższą prędkość. Ja bym się wcale nie pogniewał. Mamy stówę, to ciśniemy 105, powiedzmy, w granicach tolerancji. ...240 km. Dobra, no to znowuż trasa zejdzie nam pewnie około 20, w porywach do 30 minut. No i oprócz tej trasy zrobimy sobie jakąś jeszcze jedną taką, też w granicach 200-300 km. No i się będziemy żegnać. Wow, ale tu jest powykręcana droga. Znowu. Chociaż ja tu w zasadzie nie muszę tak pędzić, bo zaraz będziemy zjeżdżać z tego, co widzę. Jak będzie jakiś punkt widokowy, to się zatrzymamy. Oczywiście, żeby sobie zobaczyć, jak, co tam, jak tam. Vernon. Dobra, powoli zwalniamy. Odkryłem punkt widokowy. No właśnie, także czuł, że tu będzie punkt widokowy. Tylko co? Ja tam muszę gdzieś na jakąś bazę wjechać? Dobrze widzę? No to dobra, no to kurna, wjedziemy, no. Będą zdziwieni, bo przecież ja nie mam do nich ładunku. Ale jak mają punkt widokowy? Trochę to dziwne jak dla mnie. Na stacji benzynowej jeszcze bym zrozumiał, ale kurna, tam gdzieś na spedycji? Punkt widokowy? No dobra, no, zobaczymy. Chyba że ja coś źle rozumuję i to wcale tu nie jest. No ale daję sobie lewe jądro wyciąć, że to jest tu. Ty, no i co? No i gówno w zoo. Nie tu. Kuźwa, to jest tam. Ja pierdyle. No w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby... To jak ja tu muszę? Ty, no ty se chyba jaja robisz. Really? Ale se te punkty zrobili widokowe, kurna. Normalnie. Dobrze, ten sklep jest jeszcze zamknięty i na razie są tu tylko pracownicy. Jasna pała. Jeszcze słupków nastawiali? Pewnie, no. Przejdziemy? Przejdziemy, dobra, git.
Kurna, to jakiś Kenworth? Co tu jest? To są, muszą być jakieś warsztaty chyba. No bo co by tu robił Kenworth W900? Nie stoi se od tak, nie? Ale piękne. Fajna ta tablica na wjeździe. Te na wjeździe tablice zawsze mi się podobały. W różnych miastach różnie wyglądają. No nie każde miasto też ma taką stricte pod siebie tablicę. Ale tu akurat mamy. Ciekawe, czy to też będzie tylko takie jedno ujęcie. Mamy drugie ujęcie. Trochę zajęło wczytanie tych rejonów, ale to wydaje mi się, że działa na takiej zasadzie po prostu, że jeżeli ta kamera, czy też ujęcie z kamery jest w innym sektorze niż punkt widokowy, no to wtedy takie rzeczy się dzieją. Że na szybko tam gra doładowuje obiekty i tak dalej, i tak dalej. No bo nie była w stanie tego zrobić wcześniej, najzwyczajniej w świecie. Tak mi się wydaje, ale co ja się tam znam? Dobra, palimy grzmota i kuźwa wyjeżdżamy stąd. Kuźwa, centymetry. Co jest, czemu nie mogę jechać? A nie, jednak mogę. No, nie wiem, wcześniej trzymałem na... Trzymałem gaz i nic. Dadzą mi te zielone, tak bez zatrzymania? Jest. To git. Teraz tam jedziemy w lewo. No, trochę nam zejdzie z tą trasą, no właśnie ze względu na to, że... Tutaj tak będziemy trochę zjeżdżać, tak boczkiem. Gdzieś tam jakieś chwilowe, bądź też dłuższe postoje. Przez to, że... O, tak żebym widział. Przez to, że po prostu jeździmy na jakieś punkty widokowe, to jednak trochę czasu nam zabiera. No, ale warto, myślę sobie, takie punkty widokowe tutaj poodkrywać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tak z lotu ptaka ten świat wygląda tutaj zupełnie inaczej niż tak z poziomu ciężarówki. A punkt widzenia zawsze zależy od punktu patrzenia. Zaś ta zamiatara znalazła się. Oho. Ktoś mnie tu już molestuje. Nie ma co tam wracać na tamten pas. Niby 60, a tamten przede mną widzę, że grzeje dość nieźle. Chyba. Dobra, ja też grzeję. Ile fabryka dała, no bo wbijamy do ruchu. 90 to 95. O kurde, tutaj wąsko. Aha, my tutaj chyba teraz wyjeżdżaliśmy od tej strony, gdzie była ta tablica taka fajna. Na tym ujęciu, nie? Tak mi się wydaje. Czemu tu jest 70? No dobra, bo tam zaś jest powykręcana droga.
A tam wolę się trochę dalej od niego trzymać. Zresztą i tak widzę, że dalej jest ograniczenie do 60. A oni jadą jeszcze wolniej. Kurde, jak super wyprofilowany ten zakręt. 50, a skąd tu się 50 wzięła? Nie widziałem takiego ograniczenia. Nie mam zielonego pojęcia, skąd oni to wzięli. Co my tu mamy? Jakąś rzekę. Kurna, jaka ładna. Ale ten most też jest super. Ja uwielbiam infrastrukturę. Architekturę też, ale jakoś bardziej infrastruktura do mnie przemawia. Te nowoczesne wiadukty, estakady, mosty, kuźwa mać. Jest coś pięknego. Chociaż termin estakada jest bardzo często nadużywany. Podobnie jak rondo. Na przykładzie Krakowa mogę podać opolska estakada. Wcale nie jest estakadą, tylko wiaduktem zwykłym, bo estakada przebiega nad zabudowaniami. Estakada to jest w zasadzie to samo co wiadukt, tylko wiadukt jest nad rzekami, drogami i temu podobne, jakimiś, nie wiem, kotlinami czy coś. A estakady są nad jakimiś terenami zabudowanymi, dworcami kolejowymi, po prostu nad jakimiś budynkami. Czy to mieszkalnymi, czy przemysłowymi, czy handlowymi, nieważne. Nad budynkami. No a opolska estakada to, czyli tak naprawdę wiadukt, ma pod sobą tylko drogę. Rondo Mogilskie nie jest rondem, tylko jest węzłem komunikacyjnym. Chociaż tak naprawdę Rondo Mogilskie to się tak tylko nazywa przystanek. I się przyjęło w sumie, że to jest Rondo Mogilskie, ale na wjeździe na to skrzyżowanie nie ma znaków, że to jest rondo. Więc wiecie. No, ale tak się przyjęło, no to tak jest. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko ocenić. Mamy jakiś tam... Ile dobrze widzę, jakieś jachty chyba, motorówki, jachty czy coś. Nie wiem, ja tak na statkach i środkach pływających, kurna, coś się nie znam. Jakoś nigdy mnie to nie kręciło. Zresztą ja jakoś tak zawsze do wody miałem uraz. Raczej od wody się trzymam z daleka. Nie, nie, ty mi życia nie będziesz układał. Ja wiem, jak mam jechać. Jedziemy na punkt widokowy standardowo. No to super, że sfindingowałeś new route, tylko ja ją mam gdzieś na chwilę obecną. Bo zobaczymy sobie, pewnie tutaj będzie ujęcie na te tam... motorówki, jachty, czy co to tam jest. Nie wiem. Idziemy zobaczyć. Sycamores. Jest, my tym mostem... Nie, nie jechaliśmy tym mostem chyba. My tam od drugiej strony jakby chyba. Nie wiem zresztą. Aha, tu jest ujęcie na Toronto. Nie na Toronto, tylko na Toronto. Fajne to rondo. Dość takie przystępne. O, i tutaj mamy chyba... Tak, to są pewnie te stateczki, które... widzieliśmy wcześniej.
No i palimy. Ach. Pomogę sobie kamerą zewnętrzną, żeby szybciej było. Prrr, malutko. Dobra. Ty mi życia nie będziesz układał. Ja się zastanowię, gdzie pojedziemy, dobra? No. On mi tu będzie życie układał. Będzie mi mówił, jak ja mam kurna jeździć. No i kurna, nie widzę, jakie mam światło. Dobra, jedziemy. Za wysoko jedali. Tu by mogły być przecież śmiało na takim skrzyżowaniu. A tutaj był sygnalizator, nie zauważyłem go. Właśnie mnie mówi, że mógłby być na poziomie kurna oczu, a nie tam u góry gdzieś. Co to jest tam? Aha, dobra. Że niby węziej czy coś. No ja. A, my teraz jedziemy od tej strony, dobra. Czyli teraz jedziemy tym mostem. Dobrze mówiłem, że wcześniej jechaliśmy od drugiej, tak? Jest. No, jechaliśmy wcześniej od drugiej strony. Teraz jedziemy tutaj. Co to jest? Co mi tu miga? A, że na to skrzyżowanie? Możliwe. Nie wiem. My teraz już grzejemy w zasadzie do celu. Chociaż za szybko nie pojedziemy, no bo jedziemy takimi bocznymi drogami. No właśnie, jakieś miasta, miasteczka, wioski i tak dalej, ale takie drogi również mają swój klimat. Odkryłeś punkt widokowy. Zaś... A to może ten punkt widokowy zostawimy sobie na kiedyś indziej. Nie chce mi się już tam zjeżdżać jakoś specjalnie. Chłopcy radarowcy. O kurna, ty, tam jakaś dniunia chodzi. O, druga, tylko jej twarzy nie widać. Ty, ale ty tym Volvem tu nie wjedziesz przede mnie. No. No, no, no. Widzicie ten zakręt w prawo? Kurna. 70, chyba was posrało. Na takim zakręcie. Nie, no przecież są samobójcy. Jadę 55 i już mnie trochę tak lekko czuję, wyrzuca. Ale 70 to kurna bez jaj. Za tym zakrętem okej, spoko, ale nie na tym zakręcie. Tu nawet 90. No dobra, no spróbujemy. Jak będzie za szybko, to najwyżej zwolnimy. No i tyle. Muszę sobie już na następny raz jakąś dłuższą trasę wziąć. Takie króciaki od czasu do czasu są fajne. Ale długą trasę też jest sobie dobrze wziąć, nie? No. Walniemy sobie coś na Nowy Meksyk. Albo gdzieś tam. Kurna, będzie super. Albo do tego Las Vegas bym pojechał. No. Wiecie czemu? Bo Las Vegas było przebudowane. Ja tam mam drogi do poodkrywania. No, no, no. Bo cały Las Vegas zostało przebudowane w zasadzie i... No i tak naprawdę, poza tym, że miasto widnieje mi jako odkryte, to tam mam szare drogi w całym mieście, więc trzeba by tam trochę szlaków poprzecierać.
Albo jechać gdzieś przez Las Vegas, tak też można. Ale ja myślę, że może do Las Vegas jakąś trasę weźmiemy. O to, że marzy, to, że chcę teraz jakąś dłuższą trasę sobie wziąć, to nie znaczy, że kurna musi to być od razu do tego. Do Nowego Meksyku. Gdzieś tam te rejony pojedziemy po prostu, nie? Spłacono raty. No takie raty przy moich dochodach tutaj to już wiecie. To ja takie raty mogę codziennie nawet spłacać. Znaczy no spłacam. Ale to co godzinę. O, patrzcie. I tą trasą w zasadzie pokryjemy koszty rat. Raty. Tej raty, której, na którą nam kaskę zabrali. Będziemy musieli w ogóle wyserwisować ciężarówkę, bo widzę, że tu powoli już tam zużycia opon. No też na pewno gdzieś ją trochę poobijałem. Nie będę mówił, że nie. Bo poobijałem. Ale zużycie opon na pewno poszło. Co oni tam tak jadą, jakby chcieli, a nie mogli? Sygnalizacja świetlna. Kurna, na takiej drodze. Było zielone, więc nie hamowałem jakoś specjalnie. Tylko zobaczyłem, że zielone, dobra, gazu. Pedał w podłogę, jedziemy. Heja banano. 50? Ale to 50 to mnie obowiązuje, czy nie? Tak. Tu jeszcze przejście dla pieszych? A po co tu przejście dla pieszych komuś? Gdzie on tam idzie? Gdzie by tu miał ktoś niby truptać? Dokąd nocą truptajesz? Dobra, dawaj tego, nie wiem co to jest, ale to chyba nie jest Cadillac. On tam coś się boi nacisnąć tego prawego homoseksualistę. To ja nacisnę. A teraz mu zajadę. Siup! Dobra, pyk. Tu nic nie jedzie, nic nie jedzie. Ciekawie jest zbudowane w ogóle to skrzyżowanie. Stop! Prrr, szalony. Edis. Ale dobra, to jest ten duży Edis, to git. Gituwa. No i powiedzcie mi, gdzie? Gdzie jest ten sygnalizator, który mi mówi, że niby ja mam w tym momencie czerwony? Co to jest to tutaj? Też jest niby jakiś sygnalizator, ale on się w ogóle kiedyś zapala? Sorry, ale ja muszę... No nie. No to ja już nie rozumiem, o co chodzi z tym skrętem w lewo, naprawdę. Dlaczego dostaję mandaty, jak skręcam na zielonym? Ewidentnie jakiś błąd promocji. Odkryłem agencję. Szkoda, że nie towarzyską. Bo czasami mogłaby się przydać. Moment. Gdzie? Tam. Cholera. Będzie ciężko. Niby dlaczego? Nie wiem. Prrr, szalony.
Muszę ostrożnie, bo żebym opon z felg nie zdjął. Nie śpi. Ciekawi mnie, jaki oni mają pomysł na rozładowanie mnie niby, bo przecież ja nie mam firanki. Tak, ustawiają mnie... Tak jakby chcieli mnie z boku ściągać. Tylko kurna, no mrożonki, no to... Tak średnio na firance raczej. Więc w tym przypadku ten sposób rozładunku jest irracjonalny. No, zdecydowanie tak. No ale... Ja tu tylko sprzątam. Tak co, to ja tak robię. Dobra, zobaczmy co jest z tej firmy, bo może by mnie od razu załadowali. O kurna, jest tam, jest do Colville, jest do Eureki. W sumie nic ciekawego z tego Edisa. A jest to jakaś inna firma? No jest, tylko... Czy będą mieć coś dla nas? Nie. No, szlaczek by to. Chyba, żebym na pusto gdzieś pojechał. Jakbym tu do tej miejscowości pojechał, może tam by coś było. No, jak nie będzie? Czekaj, pokaż mi to jeszcze raz. Co my tu mamy? Kelowna. No tak, jak mam jechać na pusto do tej Kelowny, to wolę już jechać z tym ładunkiem. Tylko ja nie chcę tam jechać, no bo kurna, będziemy jechać tu i potem tak jak jechaliśmy. A to się trochę mija z celem. Jakby było coś tutaj albo tutaj, to tak. A też jechać gdzieś dalej mi się nie bardzo widzi w tym momencie, no bo mamy już godzinę 7 nagrania. I będziemy kończyć powoli. Chyba, żeby wziąć to do Eureki. Odłączę tą naczepę, bo potem będzie mi łatwiej. Łatwiej. Wymanewrować, nie będę musiał od nowa całego manewru robić, szybciej to pójdzie po prostu. Ach. Zgasiłem sobie silnik, dobra. Ładujemy... Co? Palety, tak? Opakowania. Zużyte. Dobra, cofamy. Weźmiemy to do Eureki, podjedziemy sobie gdzieś tam pod granicę. I gdzieś na granicy chyba się rozstaniemy już dzisiaj. 1600 km to sporo. No nie będę w stanie... No nie ma mowy. 1600 to by było prawie półtora godziny. Dobra, i my się musimy przestawić tam pod mur. Mnie niepotrzebnie to okno zamykałem. No i właśnie, tak będzie szybciej niż tylko jakbym musiał tutaj od nowa wjeżdżać. Manewrować. No tu też nie wiem, jaką oni mają koncepcję na załadowanie mnie. Ale ja w to nie wnikam. Nie mojej babci zakichany interes. Jak już mówiłem, ja tu tylko sprzątam. Niech mnie ładują. Druga 5. Jak my tam jedziemy? Tylko my pojedziemy inaczej oczywiście. My pojedziemy
O kurde, do tego punktu kontrolnego jest dość daleko, to my nawet nie dojedziemy do granicy. No, bym chciał tędy pojechać. Tylko tędy, o, tędy i tam. Tak. O, mak, pytanie, tu jest ta droga, tą drogą jechałem? Nie jechałem, to się bardzo dobrze składa. Tą drogą jechałem, ale widzę, że. No dobra, tu mam generalnie dużo szlaków poprzecieranych. Też nie ma co tam się pchać tak na wschód, bo ja mam przecież rozładunek na zachodzie, nie? No właśnie, a to też nie o to chodzi, żeby jeździć jakoś kurna naokoło Stanów, nie? Z jednym ładunkiem. A to już by była głupota. Tutaj mam tą drogę nieodkrytą, no ale nie bardzo mi się widzi z tym ładunkiem jechać gdzieś tam, jeździć gdzieś tam po lasach. Co my tu mamy dalej? No, w zasadzie nie będę chyba już nic więcej edytował. O, tu jedziemy na reading. Chociaż można by zrobić jeszcze jedną korektę. Żeby tą drogę odkryć. Chociaż kurna, to jest 400 km prawie. No to bez sensu. Dobra, to tak pojedziemy do tej Eureki. Do Walmartu. Można by też tędy jechać, tą 101. Tutaj mamy punkt widokowy, którego nie widzieliśmy. No i dobra, no i tak się chyba będzie ta trasa prezentować. Dobra, to wiecie co? My się chyba rozstaniemy tu na tej próbie hamulca. No. No i dalej będziemy sobie tą trasę już kontynuować, myślę, w odcinku następnym. Chciałem dojechać do granicy, ale do granicy jest jeszcze kawał drogi, więc nie bardzo. Bo po pierwsze muszę ten film wyrenderować i wysłać, a po drugie też nie mam jakoś specjalnie więcej czasu. A wyjedziemy sobie tędy. Ready to roll. Turn right. Patrz, no i więcej was matka nie miała? A może ta modyfikacja nie jest jeszcze zaktualizowana? Znaczy ta modyfikacja w sensie na tę sygnalizację świetlną może nie jest jeszcze zaktualizowana do 1.40, tak sobie teraz pomyślałem. No ale wydaje mi się, że chyba jest. Nie wiem, zobaczymy tak naprawdę jak będziemy na terenach podstawowych, ewentualnie DLC. No bo jeżeli ona jest, to tam powinna działać. A jeżeli nie będzie działać, to znaczy, że jeszcze jest niezaktualizowane, bo jej na pewno nie usuwałem. Cóż tam się tak zakorkowało na tym prawym pasie? No, zakorkowali się i to nieźle. Będę stał w takim korku przecież. Mają dwa pasy, to nie, oni będą kurczowo jednego pasa się trzymać. Ach, jakież to polskie. Stay right and then exit right. Exit right. Dobra, tu powoli, bo jest ten łuczek taki dość. O właśnie, no i tu w miarę Stay left. sukcesywnie.
tą prędkość zwiększamy. No i patrz, tym autobusem tak jedzie. Ja mu muszę wyjechać, bo on tak jedzie, jakby chciał, a nie mógł. O, teraz się zabrał za wyprzedzanie. No sorry gościa, ale ja nie będę hamował, żebyś ty mnie wyprzedził. Cyk. Co? A to jest znowu to informacyjne. Czyżby znowu było pod górę? Na pewno. Zobaczymy tylko, jak nam będzie to szło. Ale to nie jest długa góra, z tego co widzę. No i nie jest też jakoś stromo. O, ten pod tą górę, co tu się wspinaliśmy, to będziemy z niej zjeżdżać. I właśnie dlatego będziemy mieć tę próbę hamulca. No bo te próby hamulca są właśnie przed takimi długimi, ostrymi zjazdami. No bo kurna, jakbyście na takim, jakby się okazało, że zjeżdżacie z góry, z takiej góry i by się okazało, że nie macie hamulców, albo macie niesprawne, no to nie powiem, byłby Lipton. Jedyne, co byście mogli zrobić, to sobie trumnę zamówić. Jeżeli byście zdążyli. Dobra, stężenie. Mam takie dziwne wrażenie, że za każdym razem, jak zbliżam się do jakiegoś zwężenia, bo widzę, że długo, długo nic nie jedzie, a jak się zbliżam do zwężenia, to nagle się ładuje jakiś pojazd AI. Takie mam dziwne wrażenie. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, no ale takie mam. No i tyle. Tyle w temacie. Dobra, tam nic nie jedzie akurat. No i tu zaraz to będzie ta próba hamulca, no i automatycznie też będziemy się żegnać. Na dziś. Ty, patrz. Ten pas się kończy. I znowu była taka sytuacja. Zbliżam się do zwężenia, jedzie samochód. Masakra. Trucks over powyżej 5,5 tysiąca kilogramów. Aha, czyli powyżej 5,5 tysiąca kilogramów mamy się zatrzymywać na kontrolę hamulca, tak? No to my mamy powyżej 5,5 tony. Zdecydowanie mamy. Ale tą próbę hamulca to my już sobie zrobimy następnym razem. Bo pierwszy jest parking. Czekaj, co to jest? Brake, check only. Dobra, to ja się tu zatrzymam obok tej cysterki. Mam nadzieję, że nie wybuchnie w nocy. Znaczy w nocy. Że nie w nocy, ale po prostu jak ja sobie tak stanę koło niej, to że ona mi tu nie wybuchnie z wrażenia. Zobaczmy, gdzie ta kontrola jest. Aha, tutaj, dobra. No i cóż. Tak właściwie to na dzień dzisiejszy ode mnie byłoby na tyle. Pojeździliśmy sobie znowu trochę po Kanadzie i rozpoczęliśmy trochę dłuższą trasę, no bo trochę już te krótkie mnie męczą, no bo nie dość, że tutaj w ATS-ie jeździłem po Kanadzie i dlatego brałem krótkie, żeby jak najwięcej zobaczyć miast, no to też tak się złożyło, że w ATS-ie po Iberii jeździmy, no ale tutaj weźmiemy sobie dłuższą i spokojnie w ATS-ie też sobie weźmiemy jakąś dłuższą. Ja mam nadzieję, że nie wbije mi tu żadna aktualizacja, która by mi plany co do trasy
pokrzyżowała. Następny odcinek z ATS-a, bo dzisiaj mamy, jak oglądacie ten film, jest 23 maja, mam nadzieję. 30, no to nie, no to dobra, to w ATS-ie zobaczymy się prawdopodobnie planowo 6 czerwca. Natomiast w tygodniu od 7 do 13 czerwca najprawdopodobniej będzie przerwa w nadawaniu na kanale. Czy będzie dłuższa, czy krótsza, nie wiem. Ale na pewno od 7 do 13 nie będzie się nic pojawiać. A czy potem 14-20 produkcje wrócą, zobaczymy. Natomiast no tamta przerwa będzie 7-13 czerwca, także możecie sobie to już w zasadzie nawet zanotować gdzieś kuźwa w notatnikach. Dobra, tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Godzina 21. Intro, outro, no to widzik około godzina 22-23. Na dzień dzisiejszy tyle. Dziękuję za uwagę, oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki również za łapki w górę i w dół, subskrypcje, komentarze, wszelkiego rodzaju aktywności pod filmami. No i cóż, do następnego. Trzymajcie się, cześć i pa, pa.